Witam serdecznie z tej strony Zyber, a to jest unboxing marcowego Pixelboxa, którym jest Pixelbox o temacie Quest. Oczywiście, jak to bywa w przypadku Pixela, zostało dostarczone nam w połowie miesiąca. Mamy dzisiaj dokładnie 16 marca. Jeżeli chodzi o grafiki zapowiadające ten temat, to tam wystąpiła Zelda, jak się nie mylę? Adventure Time? Bodajże Warcraft, jak się nie mylę. No dobrze, ale przejdźmy na unboxingu. Już przygotowując sobie boksik do unboxingu, tak mniej więcej ręką wyczułem, że no mocno upchany jest ten boks. No miejmy nadzieję, że nie zawiodę się na nim, jak to miało miejsce na przykład z anime, albo na przykład, nie wiem, Teamplay. No dobrze, pożyjemy, zobaczymy. No faktycznie jest bardzo mocno upchany. Coś mamy na samej górze. Dobrze, oczywiście naklejeczka. Lecimy dalej. O! Opa! Tak, co my tu mamy? Co to jest? A, takie buty. Dobrze. The Legend of Zelda. To jest to, o czym myślę? A, no to jest to, o czym myślę. Jest to oczywiście licencjonowane przepaski na nadgarstki i na czoło. To jest... O, całkiem konkretny, muszę przyznać. No dobrze, no. Powiem szczerze, na plus. Może być dosyć ciekawy. Lecimy dalej. Jakaś kartka. O, dobrze, czyli ściąga. To sobie odkładamy. To coś w zabawę. Dobra. No, co najmniej dwa kartony wyczuwam. Pierwszy... Co? Nice sword? A ten... Co jest to? A takie... O kurde... No, powiem szczerze... Dosyć zabawne. Jest to od firmy Noki i to są foremki na lód. Możemy w domowym zaciszu zrobić sobie własnego Ice Warda. Nie no... Tak... Powiem szczerze, nawet fajne. Na swój głupkowaty sposób. Może to nie jest coś wartościowego, czy coś takiego, ale tak pozytywnie. Z tego co pamiętam, już kiedyś były foremki do jajka w kształcie wikingów, ale no, czemu nie, czemu nie? Lecimy dalej. Koszulki nie ma? O, dziwne. Już tak nie czuję. O, coś mamy, kolejną rzecz małą. A, czyli standardowy pin. Lecimy dalej. Chwileczkę, sobie zaraz coś wygrzebiemy. Oczywiście, jak zwykle bywa, nie zainwestowałem w staty, bo po co? Pudełko jest otwarte? Co ty? O, Adventure Time figurka. Jake, tak? Jake, dobrze. I Bimo. Bimo to jest ten robot. Ogólnie serii nie oglądałem. Grałem jedynie w grę. A, mamy trzy figurki dostępne. Jake, Finn i duży Bimo. Ale spójrzcie, jak się nie mylę, to to pakowanie jest otwarte na dole. Z Cartoon Network. No z jednej strony okej, okay, fajnie. Figurka jest, dla mnie to zawsze jest na plus, jeżeli chodzi o boksy. Przynajmniej u mnie. Adventure Time. No nie wiem, co o tym myśleć. Ogólnie za serią nie jestem, grałem jedną grę. Myślę, że była tragiczna. No, a może to nie dla każdego jest, no dla mnie tak nie bardzo. No ale może się komuś spodobać, nie powiem. Dobrze. Jest i koszulka. Dobrze, chwilę poczekamy, rozłożymy koszulkę. No dobrze, koszuleczkę mamy, standardowe, jest to pixelboxowa koszulka. Już na temat tych koszulek robionych przez, jak to się mówi, właścicieli boxów. Mówiłem wielokrotnie, więc nawet nie ma sensu tego drążyć. PS, nie lubię. Did someone say? Wykonanie dosyć, mamy tutaj miecz. Czyżby to był Warcraft, jak się nie mylę? Przywąc średnio. No dobrze. No, może być. To jest, jak się nie mylę, już ostatni item. A nie, jeszcze coś jest. Aż to tywo.
Wygląda jak kryształ z Zeldy. Da się to ścisnąć? Tu mi się daje, czy to jest stres, bo... Stresowa piłeczka. No, bekowe. Kształcie diamentu. Dobra, zaraz zobaczymy listę. Wszystko się wyjaśni. W ogóle mam ubaw, bo w poprzednim Pixelboxie dali dezodorant Axe. Macie to? Po prostu ja nie ogarnąłem w tym momencie. Pamiątka, tak, czyli licencjonowany Stressball. O, czyli zgadłem. Z gry The Legend of Zelda. Jeden z czterech modeli. O, czyli są inne. Ja miałem akurat diament. Może być. Dwa nagie miecze, czyli forma do lodu w kształcie dwóch mieczy, czyli te foremki. Dobrze, może będę od razu pokazywał, co to jest. Czyli tak, tutaj mamy Stressball. Ten, który był w pierwszym punkcie. Druga część, czyli dwa nagie miecze. Tu mamy foremeczkę. Dla każdego, kto lubi lody. Heheszki, kappa. Miniaturowe ręczniczki. Co? Jakie miniaturowe ręczniczki? Czyli licencjonowany zestaw frotek z gry The Legend of Zelda. Aha, czyli te przepaski. Opaski, przepaski, nie wiem. Na nadgarstki i na czoło. No takie na te czoło to może tak nie bardzo, ale jak ktoś na przykład lubi pobiegać czy coś, do tego takie gadżety, to może być, jak najbardziej. Lecimy dalej. Mały poszukiwacz przygód, czyli jest na figurka z bajki Adventure Time. Czyli mamy Jake'a. Zastanawiam się, na krzyż pański, weźcie wróćcie w końcu do tych popów. Bo z tego co widziałem, to te popy są najlepsze. Lecimy dalej. Blessed Blade of the Windseeker. No, to jest to. Czyli ekskluzywna koszulka. Można znaleźć tylko w tym Pixel Box lub Pixel Tease. Pixel Tease to jest możliwość zamówienia samej koszulki. Bardzo fajne rozwiązanie, jak ktoś lubi koszulki pixelbusowe. Licencja na questy, czyli dostępna tylko w tym Pixel Box, limitowana przypinka. Dobra, licencjonowany Quest Geo. Dobra, nie będzie. Czyli tak, co można powiedzieć o tym boksie? Kurde. Szczerze mówiąc, standardowo spodziewam się czegoś innego ciągle, ale tak, więcej już takich licencjonowanych typu Zelda gadżetów, to zapychacz, to dla fanów, o tak powiem. Okej, tak na pół na pół nie jest tragedia, no ale do końca też szału nie ma. Dobra, co my tu mamy? Dobra, czyli to mamy. Tak, w ramach jeszcze informacji, ostatnio znalazłem kolejną firmę, która zajmuje się Mystery Boxami, coś takiego jak prowadzi Pixel Box. Jak się nie mylę, to jest firma GeekUp. Myślę, że zamówię sobie coś, żeby sprawdzić, jak to będzie wyglądało. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, zachęcam do subskrypcji mojego kanału albo po prostu obserwowania co jakiś czas, bo pewnie ten filmik się gdzieś tam pojawi w międzyczasie. No dobrze. Jeżeli chcecie, podzielcie się informacją, co wy o tym sądzicie. Bo szczerze mówiąc, ja mam takie mieszane trochę zdanie. Jestem fanem tego typu rzeczy. Czyli RPG-ów, RPG raczej gier jakichś różnego pokroju tego typu pierdółek, ale tutaj tak, no, szczerze mówiąc, co bym mógł tak faktycznie wykorzystać stąd? Chyba może te frotki albo stres, bo mi się przyda. W szczególności jakby to pewnie zamawiał kolejnego Pixel Boxa. Mamy już temat na kolejny miesiąc, czyli na kwiecień. Tematem jest Marvel 2. Poprzedni był tragiczny, z tego co pamiętam. Była jakaś pseudomaskotka Gruta, która wygląda tragicznie. No ale to nieważne. No dobrze. Zachęcam do oglądania, subskrypcji, lajkowania. Na razie trzymajcie się.